ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. A może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to meioza anarchii. Ale co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Gratulacje! Znalazłeś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! He, wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Ale jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia! Jezu, Willi, ależ to jest piękne! Pół sieci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na czas, żeby to zobaczyć na własne oczy. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? Patrz. Ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył maksymy. Go do sieci przez system routerów, które maskowały, skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz do mnie. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, Vi, nie odłączaj go, co? Daj spokój, żony. Przecież nie pozbawię Night City najwybitniejszego filozofa. Racja. Zdrowie Swedenborga Riviery. Niech żyje. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co?
Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, V. To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa. No dawaj, gnida, pokażę. Czasu na takich jak ty. Zwodzi nas chuj! Uważajcie! Co to kurwy? Wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Pacific Boulevard.
Na miejscu jest Anton Kolew, kierujący grupą kosiarzy. Kolew jest ścigany listem gończym za 4 morderstwa pierwszego stopnia. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę.
wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Eden Beach Mega Ride. Na miejscu jest wyjątkowo niebezpieczny Stanislaus Zbyszko, kierujący grupą kosiarzy. Przestępcza trudniąca się przemyt. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Ah!
Założę się, że będziesz piszczeć jak mała dziewczynka. Kiedy możemy się spodziewać nowego albumu Kerego Eurodyna? To drażliwy temat, Vi.
Mam na warsztacie kilka pomysłów, jakieś strzępy dosłownie. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Na razie zajmuję się istotniejszymi rzeczami. Czyli? No, głównie piję. I prokrastynuję. Trzymaj się. Thank you.
Co słychać? To zależy, o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe usycham z tęsknoty. No, widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia? Pana. Tęskniłam, draniu. Tęskniłam. Trzymaj się. To na razie, Vi. Dzieje się coś ciekawego w okolicy? A co tu się może dziać ciekawego? Dzieciaki ciągną do gangów, bo nie mają lepszych perspektyw, a stamtąd są już tylko dwie drogi. Do więzienia albo do grobu. Ta dzielnica dawno zeszła na psy. Muszę kończyć. Sprzedajesz ubrania nowe czy używane? Używane. Przecież nikt tu nie przyśle towaru prosto z fabryki. Ale nie narzekam. Wystarczy przejechać się wzdłuż autostrady, pozaglądać do wraków. Zawsze się coś znajdzie. Szukam porządnych ciuchów. U mnie je znajdziesz. W rozsądnej cenie. Przewożony materiał. Niestety w wyniku ataku zginęło przynajmniej kilkunastu osób.